Dziś mamy wielkie święto, Światowy Dzień Morza. I tak sobie pomyślałem, że może bym w końcu jakiś odcinek nagrał. No to nagrywam i zapraszam na magazyn od święta, w którym będę pierniczył o stadionach czy też meczach, na których ostatnio byłem. No nie za bardzo mam dżingiel, więc zamiast dżingla na dzień dobry poleciał Samobój autorstwa zawodnika Zaborowianki Zaborów. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. A jak już przy mocnych podaniach do bramkarza jesteśmy, to przypomniało mi się to zagranie. Ja pierdolę! To zawodnik drukarza 2 Warszawa tak pięknie do swojego golkipera podawał. No gola nie było, ale trzeba przyznać, że klasa światowa. A to niby tylko warszawska klasa A. No dobra, skoro to odcinek z okazji Światowego Dnia Morza, no to powinno być coś o morzu. I jeśli chodzi o morze, to skojarzyło mi się coś takiego. To jest stadion zespołu Sparta Jeżowe. I na tym obiekcie znajduje się kibel w stylistyce tła-tła. I to jest to cudo, tak? Tak. A w nim... przepiękna muszla klozetowa! Kurwa. No sorry, ale coś bardziej morskiego niż muszla... Jeżowym typowym. Na stadionie Sparty Jeżowe, no to... to ciężko będzie mi wymyśleć. No. A teraz nie wiem dlaczego pomyślałem o dwójce. O podwójnej przewrotce na meczu Nafty Jedlicze. No tak trochę Tsubasą zajechało chyba. To już w jakimś odcinku chyba było, ale teraz będzie światowa premiera. Kolejna dwójeczka. Podwójny faul, czyli tak zwany faul synchroniczny. No takie perełki, żem wygrzebał, ale przy okazji mamy nowe słowo kluczowe związane z morzem. Perła! No tak mi się wydaje, że perły są w morzu, no chyba, że w Monopolu. Tak czy siak, teraz będzie perełka kolejna. Teraz będzie perła architektoniczna. To najmniejsza trybuna na świecie. Podobno. Tu niby mamy dowód na to, że to najmniejsza. I ta najmniejsza trybuna na świecie znajduje się w Londynie. Na obiekcie zespołu Peckham Town, który gra w lidze 11. Ha, i proszę bardzo, jaki mamy morski akcent. Na szczycie trybuny piracka flaga. Tu jakaś piracka flaga chyba. A dla ewentualnych złośliwców, ja na tej trybunie się zmieściłem. Serio, no bo byłem tam na meczu tej ligi 11. No jak ta 11 liga angielska wygląda? No jak na morzu w czasie flauty? Wieje chujem! Uwaga, uwaga, bo teraz zamiast mięsem będę rzucał liczbami. Bilet na to spotkanie kosztował 5 funtów, a na meczu było coś około 80 osób i jeden jamnik. A to moja ulubiona flaga na tym stadionie. O, jest flaga Ultras. Flaga Ultras! Ale poza tą flagą, to akcentów Ultras nie stwierdzono. No to teraz powędrujmy tam, gdzie kibicowsko to działo się, że ho, ho! Sędzia oprawę zrobił. Słabo? To wielkie derby w warszawskiej klasie B. UKS Ołtarze kontra FC Płochocin. I aż dwie oprawy w wykonaniu gospodarzy. No i szkoda, że ten Ołtarzew awansował do Ligi Wyższej, no bo lata może takich derbów nie być. Ale pozostańmy w warszawskiej klasie B. Byłem na meczu, na którym debiutował młyn Poloneza Warszawa. Ba, to nie był sam Polonez. Byli również Zgodowicze z Adwitu Wiązowna. I kilku układowiczów też chyba.
No muszę jakoś niedługo wpaść i zobaczyć, jak ta kultura kibicowska na Polonezie się rozwinęła, bo wyglądało to bardzo obiecująco, a zwłaszcza taka deklaracja. Polonez albo śmierć. No tu wybór chyba jest oczywisty. Chciałbym też sprawdzić, co obecnie tańczy się na meczach Poloneza. Podczas pierwszego meczu tańczono słynne Labada, a kto wie, być może teraz na meczach Poloneza tańczy się Poloneza. A teraz przed nami kibice Iskry Zakrzów. Hej, Iskra, gol! A klasa, okolice Wieliczki. A wiecie, kto jest sponsorem Iskry Zakrzów? Wardęga. No Wardęga jest. Tak, Wardęga, usługi geodezyjne czy coś takiego. Mi się najbardziej w tym meczu podobał doping dla sędziego liniowego. Sędzia liniowy, aj, 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 o, aj, 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 o. Tak, dopingowano sędziego. Sędzia liniowy, aj, 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 o. I pytanie brzmi, czy to nowy trend na polskich stadionach, że dopinguje się arbitrów? Być może, bo ja już taką sytuację widziałem. Sędzia! 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 Na meczu Laktozy Łyszkowice kibice gospodarzy również dopingowali sędziego. I również liniowego. Boczny! Boczny! Jak widać, liniowi coś w sobie mają. Boczny! Boczny! I jeszcze na koniec jedna przyśpiewka kibiców Iskry Zakrzów. Walczyć, biegać! I się starać! I się trzeba zapierdalać! A temat przyśpiewek zakończymy w Sochaczewie na meczu Bzury Chodaków. I moje ulubione trzy przyśpiewki, one chyba dość popularne są generalnie na stadionach, ale zawsze cieszą. Nawet słynna Barcelona. Nawet słynna Barcelona. Naszej Bzury nie pokona. Bzura Chodaków jest lepsza niż... Jest lepsza niż Wisła Kraków. Wisła Kraków. I Intermediolan. I Intermediolan. Nie sięga Bzurze do kolan. Nie sięga Bzurze do kolan. I tak oto został wywołany temat Włoch. Ciekawe, czy wiecie, które derby Włoch są największe? No oczywiście, że wiecie. To wiadomo, że chodzi o mecz Przyszłość 2 Włochy kontra RKS Okęcie 2 Warszawa. Ja ostatnio na takich derbach byłem i potwierdzam. Te derby przez ostatnie lata nie straciły nic ze swojego blasku. Nic. No już kilka minut ten odcinek trwa, zaczynam się robić głodny. No bo to ciężko tak kilka minut bez żarcia wytrzymać, nie? Ale, przy okazji przypomniałem sobie o innym morskim motywie na stadionach. Na obiekcie Olimpii Warszawa jest bowiem słynny bar Kufelek. I wiecie, co w nim serwują? No, 2 lata temu jadłem tam owoce morza. Kalmary. Ale w tym roku akurat pojawiła się nowa karta dań. Ale w niej również jest akcent morski. Chrupiący rekin. Byłem, sprawdziłem, czy jest chrupiący. Jest. Kurwa. Gorąca. Czy chrupiący rekin dobrze wchodzi z piwskiem? Dobrze wchodzi. A czy po chrupiącym rekinie można dostać choroby morskiej? Albo chociaż srańska? A sami sobie sprawdźcie. Typowy rekin. Dobra, pora chyba kończyć ten odcinek z morskimi opowieściami, bo przypomnę, że było to wydanie z okazji Światowego Dnia Morza, który dzisiaj ten dzień obchodzimy. Czy ten magazyn będzie regularny? No oczywiście, że tak. No jak wszystko na kartofliskach. Dziękuję za uwagę. Ahoj! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czerwony wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła.